السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد المتعلق بتعلم المصطلحات العربية، ودرس اليوم حول الأغذية والمشروبات، وعندنا اليوم الجزء الأول. Vitam i zapraszam na nowy zapis serii zapisów o nauce słownictwa arabskie i dzisiejsza lekcja o żywności i napoju. I dziś mamy pierwszą część. Będę czytał słówka najpierw wymową staranną dwa razy i następnie wymową potoczną dwa razy. Na końcu wideo będzie zapis albo link do zapisu, gdzie spotkaliśmy się o czytaniu potocznym i starannym, i możecie oglądać ten zapis tam. Była chyba kilka zapisów wideo. Więc zaczynamy i tutaj mamy. I tak, na przykład tutaj będę czytał dwa razy czytanie staranne. Zubdecun. Zubdecun. A następnie będzie czytanie potoczne. Zubde. Zubde. Biracun. Biracun. Bira. Bira. Biskuit. I to będą słówka, które wymowa staranna i potoczna będzie taka sama, bo to nie jest słówka arabskie i pochodzenie. Tak się czyta to transliteracja. Biskuit. Biskuit. Kahwatun. قهوة. 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 شامبانيا. 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 مربى. مربى. Tu czytanie potocznie i starannie są podobne, bo mamy tutaj elif moksora i tak się czyta w dwóch przypadkach. Murabba. Ma'un. Ma'un. Ma'. Ma'. جبن. 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 فواكه. 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 مثلجات. 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 زيت. زيت. زيت.
زيت. لحم فخذ الخنزير. لحم فخذ الخنزير. I tu można się zastanawiać, dlaczego taki aż długi słowo, bo tutaj składa się z trzech wyrazów. Al-khinziru, świnina. Al-fakhidun, fakhidun. Fakhidun to udziec. Więc tutaj mamy taki związek idafa między fakhidun i khinzirun. I fakhidul khinziri. Fakhidu khinziri. Więc to w mianowniku. A teraz mamy nową idafę teraz między tym. To pierwszy członek idafy. Tu drugi członek idafy. I drugi członek robi się w dopełniaczu i mamy fakhidhi khinziri. Lahmun to mięso, więc traci na nas jako pierwszy członek idafy i mamy lahmu fakhidhi khinziri. I osoby, które chcą przypomnieć sobie mowę o idafę, status constructus, to będzie link w końcu wideo. Lahmu fakhidhi khinzir, potocznie lahmu fakhidhi khinzir. Sukun tutaj. To też może być link do zapisu z czytaniem, jak mówiłem, potocznym i starannym. عصير الفواكه. عصير الفواكه. I tu też mamy idafa. Jeden rzeczownik i drugi i związek między innymi. Drugi robi się w dopełniaczu i mamy hi. Asir to sok. Fawakih to owoce. Asir al-fawakih. Asir al-fawakih. Asir al-fawakih. Halibun. Halibun. To możecie spotkać osoby, które powiedzą wam, że mleko to lebanun. Lebanun. Leban. A lebanun to raczej mleko kwaśne albo produkty mleczne, kiedy oznacza liczba mnoga zbiorowa. Halibun, mleko to halibun. Potocznie czytamy halib. Halib. Chodarun. Chodarun. Chodar. Chodar. Asalun. Asalun. Asal. Asal. Khardalun. Khardalun. Khardal. Khardal. Więc to koniec tego zapisu. To pierwsza część, która dotyczy żywności i napoi. Aghdiyatun wa mashrubat. I almarju al-inkhirat fil qanat wa taqdim at-ta'liqat. Idan shukran ala al-intibah wa ila al-liqa. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.
Thank you.